Witam wszystkich uczestników czwartej konferencji naukowej, konferencji smoleńskiej. Szczególnie serdecznie witam rodziny smoleńskie. Bardzo serdecznie Państwa witam i witam Was już po raz czwarty. Bardzo się cieszę, że uczestniczycie w naszej konferencji. Proszę Państwa, stało się tradycją, że na rozpoczęcie konferencji czcimy pamięć tych, którzy zginęli w Smoleńsku. Też chciałbym, żeby w tym roku, na tej konferencji, też żebyśmy to zrobili. Ale chciałbym jeszcze Państwa poinformować, że w międzyczasie, w ciągu roku 2014 pod koniec i w roku 2015 odeszło wielu naszych współpracowników, profesorów. Ci, którzy mieli odwagę też brać udział w naszej konferencji, wspierać ją nie tylko duchowo, ale też i swoimi wykładami na tych naszych scenach. Proszę Państwa, pozwólcie, że odczytam nazwiska tych osób. Profesor Władysław Dybczyński zmarł w dniu 13 marca 2014 roku. Profesor Krystyna Kamieńska-Trela zmarła 11 lutego tego roku. Profesor Andrzej Makowski zmarł w dniu 23 października 2013 roku. Profesor zwyczajny dr hab. Andrzej Oleś zmarł w dniu 18 stycznia 2014 roku. Profesor Andrzej Pacholczyk zmarł 28 lutego 2015 roku. Profesor Jerzy Urbanowicz zmarł w dniu 6 września 2012 roku. Profesor Witold Kosiński też zmarł w tym roku. Bardzo proszę wszystkich Państwa o powstanie i uczczenie minutą ciszy zmarłych. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, minuta to jest bardzo, bardzo długo. Proszę Państwa, dwa, trzy słowa tylko o konferencji. To jest nasza czwarta konferencja. I chciałbym jedno podkreślić, proszę Państwa, zwłaszcza dla mediów. To jest konferencja naukowa, stricte naukowa. To nie jest konferencja polityczna, to jest konferencja naukowa. Jeżeli ktokolwiek będzie chciał dyskutować tutaj z referatami, ma taką możliwość. Proszę Państwa, dążymy do prawdy. Nie ma trzech prawd. Nie ma tutaj trzech prawd. Jest tylko jedna prawda. My dążymy do tej jednej prawdy. Do tej jednej prawdy dążymy. A Państwo, pracownicy naukowi i społeczeństwo ocenią, czy rzeczywiście mamy rację. Proszę Państwa, chciałbym poprosić doradcę naszego prezydenta, panią dr Barbarę Fedyszak-Radziejowską o zabranie głosu. Bardzo bym prosił. Witam Państwa serdecznie. Przypadł mi w udziale zaszczyt, wielki zaszczyt, odczytać list prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy skierowany do organizatorów, profesorów, rodzin i wszystkich uczestników czwartej konferencji smoleńskiej. Szanowni Państwo, serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych na czwartej konferencji smoleńskiej. Motto zaczerpnięte z Cypriana Kamila Norwida pięknie i wiernie oddaje cel i znaczenie tych spotkań. Nie trzeba kłaniać się okolicznościom, a prawdą kazać, by za progiem stały. Konferencje smoleńskie organizowane są społecznie od 2012 roku dzięki wysiłkom ponad 100 profesorów reprezentujących nauki techniczne i ścisłe, mechanikę, fizykę, lotnictwo, aerodynamikę, elektronikę, chemię i geodezję. To znamienne, że w obliczu tragedii 10 kwietnia 2010 roku uczeni odwołują się do słów wielkiego poety po to, by podjąć konkretne prace badawcze.
W ten sposób deklarują państwo, nie będziemy kłaniać się okolicznościom, czyli sposobowi, w jaki wyjaśniano przebieg okoliczności katastrofy. Nie godzimy się tak, żeby raporty oficjalnych komisji pozostawiły naukową prawdę poza progiem naszej wiedzy, naszych możliwości i umiejętności dochodzenia do wiarygodnych ustaleń. Chciałbym dzisiaj podziękować państwu za wierność etosowi pracowników nauki i wytrwałe dążenie do poznania prawdy w zgodzie z dorobkiem swojej dziedziny wiedzy. To właśnie skłoniło państwa do przeprowadzenia własnych badań i dociekań. W realizację tego, zdawałoby się, oczywistego naukowego przedsięwzięcia włączyli się także archeolodzy, prawnicy, socjolodzy i przedstawiciele nauk medycznych. W ramach Komitetu Organizacyjnego i 10 komitetów naukowych przygotowali i przeprowadzili państwo już 3 konferencje, na których zaprezentowano 78 referatów. To cenny i znaczący dorobek, zwłaszcza jeśli zważyć, że powstał bez udziału i wsparcia struktur państwowych i instytucji naukowych, z wykorzystaniem jedynie społecznie zebranych środków finansowych i pomimo bardzo ograniczonego dostępu do materiałów i dowodów. Organizatorzy i prelegenci konferencji, podobnie jak naukowcy wspierający zespół parlamentarny do spraw zbadania przyczyn katastrofy TU-154M z 10 kwietnia 2010 roku, nie mogli bowiem liczyć na przychylność mediów i polityków rządzących Polską, ani też niestety na przychylność i wsparcie licznych przedstawicieli środowiska naukowego. A jednak przeprowadzone badania i analizy pozwalają sformułować najważniejszy, jak się zdaje, wniosek. Raporty MAK i Komisji Millera to tylko hipotezy, które nie wytrzymują konfrontacji z naukową analizą dostępnej dokumentacji zdjęciowej i filmowej. Tym samym zaś trzeba uznać, że prace nad wyjaśnieniem przebiegu katastrofy smoleńskiej oraz jej przyczyn nie zostały zakończone i za to podstawowe osiągnięcie konferencji także dzisiaj państwu dziękuję. Jestem przekonany, że badaczom, którzy działając poza oficjalnymi strukturami polskiej nauki, w nieprzychylnej medialnej atmosferze, z ograniczonym dostępem do materiałów i dowodów, badaczom, którzy podjęli trud samoorganizacji obywatelskiej w zgodzie z etosem uczonego i obywatela, należy się wdzięczność i szacunek. Uważam też, że podjęte przez państwa prace trzeba kontynuować. Z wyrazami szacunku i sympatii, Andrzej Duda, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję pani doktor. Szanowni państwo, otrzymaliśmy też jeszcze jeden list, który pozwolę sobie tylko go skrócić, bo czas nas goni. Dostaliśmy od pani doktor nauk medycznych Grażyny Przybylskiej-Wendt pismo pewne. Pani doktor dla wyjaśnienia bardzo nam pomogła w sprawach, oczywiście sprawach zdrowotnych, sprawach dojścia do prawdy, sprawach medycznych. I pani doktor bardzo przeprasza, chciała być na naszej konferencji, jest bardzo zadowolona z tego, że w ogóle ta konferencja się jeszcze czwarta odbędzie. I może tylko parę słów zacytuję. Usilne wyciszanie i wypaczenia sprawy dotyczące katastrofy, a także znane od dawna trudności stwarzane przez władze, i tu, ponieważ to jest konferencja naukowa, nie pominę kogo, w możliwościach badawczych dociekania prawdy zapewne nie sprzyjały sprawom organizacyjnym. Tym bardziej zasługa zespołu naukowego organizującego kolejną konferencję jest ogromna. Pani doktor doszła do wniosku, że jej zdrowie jest bardzo ważne i dlatego bardzo przeprasza, że nie może do nas przyjść. Ale mówi, duchem bowiem i całym sercem będę na niej obecna. Przyjdzie mi to z łatwością, jako że mam w żywej pamięci atmosferę poprzednich konferencji, w jakich brałam udział. A więc wysoki poziom interesujących opracowań, życzliwość, a nawet serdeczność uczestników konferencji wobec siebie nawzajem, wobec prelegentów, poczucia zrozumienia i wspólnoty, jakie charakteryzowały minione konferencje, wspaniałą organizację zaplecza.
Proszę Państwa, jeszcze taką refleksję, którą też napisała Pani doktor. Po konferencjach smoleńskich wracałam do domu z poczuciem i ze wzruszeniem, że jednak nie wszystko stracone, że jest nas wielu, wielu podobnie myślących i czujących, że tworzymy jakąś jedność. Proszę Państwa, tu są podziękowania dalej dla wszystkich profesorów, dla zespołu naukowców organizacyjnych, dla komitetu organizacyjnego. No i prośba o to, wyrazy wielkiego szacunku, ale też i podziwu, ale też i prośba, żeby życzy nam pani doktor wytrwałości dążeniu do prawdy. Z jednoczesnymi życzeniami, aby i na tej konferencji udało się przedstawić kolejne, prowadzące do tej prawdy wnioski naukowe. I pani deklaruje swoją dyspozycję do dalszych prac, jeżeli tylko będzie potrzebna. Powiedziała, że chętnie będzie brała w tym udział. Bardzo proszę Państwa, bardzo dziękuję za ten list i życzę zdrowia pani doktor. Życzę zdrowia. Pani doktor, jeżeli pani nas ogląda, serdeczne życzenia powrotu do zdrowia. Liczymy na pani współpracę.